No, w dzisiejszych odcinkach Sprytnych Warszawiaków jesteśmy w Budapeszcie i będziemy testować cebulesz ze świnesz. Mamy piwesz. Jecha bok. Powinno szydyć, ale zapomnieli. Po prostu nie umieją pisać. 340 kosztuje złotych takie piwo. Co mnie daje? No, przynajmniej mocne 7 zł chyba. Znaczy procent. I nim będziemy popijać recenzowany itemek. Nazywa się to Etkezesi Teperto. Etkezesi Teperto. Kupiłem w Aldi. No, co to może być? No, moim zdaniem jest świnia panierowana, smażona na głębokim oleju. Tak jak wszystko, co tutaj się je, więc... Spróbujmy. Są takie kamyki, jakby. Chyba. Ze świni. O ja pierdolę, dobra. Myślałem, że to będzie twarde. Że będzie chrupiące. A to się prawie rozpływa w ustach i moim zdaniem to jest po prostu słonina. To jest słonina w panierce. O kurwa. To jest smaczne przez 5 sekund, ale jakby się tego nawpierdalać. O Jezus Chrystus. To jest tak mdłe. To jest kwintesencja kuchni węgierskiej w stylu biednym. Czyli jest tego dużo, jest to bardzo tłuste, jest to bardzo, bardzo takie... Nie wiem, co z tym kurwa zrobię. Jest tego tyle. Ja nawet nie wiem, do czego to się nadaje. Dobrze, że jest piwo. No ale... Wracając do pozytywów. Jeżeli bylibyście na Węgrzech. Ja bardzo polecam taki Budapeszt. Można kupić... kolbasze. Można kupić... Koldone. Można kupić te placki takie z ziemniaków. One są drogie, nie dacie się zwierzę, tam jakieś to stanie bez ziemniaków czy coś, czy z serem czy ze śmietaną. Nie, to wszystko jest drogie. To wszystko 20 zł kosztuje. Ale przynajmniej będziecie, zjecie. Ale nie kupujcie tego. Jak nie lubicie dużo wpierdalać, jak nie lubicie garściami wpierdalać łoju z beczki, wpierdalać sobie do mordy i do dupy po prostu łoju świńskiego, to nie, to tego nie kupujcie. Halo.